Przede wszystkim każdy szanujący się gracz PC-towy pierwsze co robi, to patrzy ustawienia graficzne. Motion blur. Okej, tutaj jest mało tych ustawień graficznych. Jest jakaś muzyczka w tle. Na razie zaczniemy sobie od sandboxa. Ta gra jeszcze jest... Aha, muszę zagrać najpierw kampanię, okej. Ta gra jeszcze jest we wczesnym dostępie chyba? Chyba tak. Ona jeszcze nie jest skończona i tutaj pewnie dużo dziwnych rzeczy może się pojawić. Aha, już gram. Już po wstępie, rozumiem. Walk home, okej, idziemy do domu w takim razie zobaczyć. Głośna ta muzyczka trochę, tak? To najwyżej ściszymy. Okej, grafika taka minecraftowa bardzo, no nie? Tak. Ale wygląda to ładnie, tak trochę rozmazane to się wydaje. Wszystko. Taki brudny ekran, jakieś takie efekty dziwne. Okej. Aha. Generalnie tutaj chodzi o to, że mamy bardzo fajną fizykę w tej grze ponoć. Że możemy się bawić na różne sposoby tą fizyką. No, gra jest ładna, taka... Zobaczcie, że te tekstury... Nie wiem, czy to widzicie tak na nagraniu. Ale są takie... Minecraftowe, o. Dobra, możemy sobie przesuwać tutaj rzeczy. Rozwaliło się! Pana to. Okej, teraz się nie rozwaliło. Chyba w zależności od tego, w jaki obiekt uderzymy, no nie? Ohohoho! Poważnie? Boj, czekaj, to ja przez ścianę tu wejdę. Czekaj. Widzieliście, jak rzuciłem? Ja się rozwaliłem coś tam na górze. Ohohoho! No myślę, że od kartonu, czy od tego, od tej skrzynki to nie powinno się rozwalić, ale boj! Ja pierdzielę, poważnie? Co, jeszcze my jeszcze możemy tu rzucać? Samochodem możemy? Nie mam tyle siły. To jest za ciężkie, to już nie chciało tak polecieć. Uja, to co będzie dalej? Zrobiłem dziurę w drzwiach. Znaczy no, w bramie. Patrz. Ja pierniczę. No dobra, na spokojnie, uspokójmy się. Uspokójmy się, zobaczmy co my tutaj możemy zrobić. Nie, żebym już wcześniej sobie wejścia nie zrobił tutaj obok. Tak, te cegły nie są przyklejone, tylko poskładane. No coś takiego. Dobra, co my tu mamy? Ładne? Gościu, zobacz! Arcydzieło! Doskonale! Dobra, co my tu mamy? Co to jest? To jest gaśnica, tak? Ale patrzcie, to tak się zachowuje jak gaśnica. Dobra, co dalej? Młot. Twardy. Gas beam just dropped the floor. Honestly, I'm not sure we can make it through the mound. I możemy się tam przenieść? Okej. Czyli tak, jak to rzucimy, to będzie wybuchać, prawda? Ale musimy te ładunki tak tutaj podłożyć, żeby cały budynek zburzyć. Czemu jest noc tak w ogóle? 5,2 metry za wysokie. Okej, musimy sprawić, żeby to było niższe. My jesteśmy ekipą, która demontuje rzeczy. Tu są jakieś maszyny. I niestety możemy mieć dostęp... What? Ja myślałem, że nie będzie można ich nimi kierować. Wow! Dobra, co tu możemy jeszcze zrobić? Jak się tym robi? Aha, dobra. Mamy hamulec.
Pana to. Ale zanim to, zanim wsiądziemy i będziemy tym jeździć, tym też możemy jeździć. Tu jest jeszcze koparka, a koparką możemy? Wow. Okej, okay. Tu możemy sobie coś tam nabierać, akurat stąd nic nie zabierzemy. 5 metrów, ten budynek chyba generalnie ma 5 metrów, co? Rozmieśćmy to jakoś tak strategicznie i zbóżmy całe... O, shit. Z tym się trzeba delikatnie obchodzić! O, się wystraszyłem! Się zaczęło palić! What? Się zaczęło palić! Okej, chyba nie trzeba tutaj aż tak strategicznie do tego podchodzić. Dobra, jeszcze raz. U podstawy próbuję to ten... Nie wiem, czy mi zabrało jakieś życie, czy nie? Okej, w środku mamy jeszcze jedno coś. Jak płomienie pójdą do tego, to chyba wybuchnie. Jak to wygląda, ta gaśnica? Ja nie mogę tego przeżyć. To jest piękne. Dobra, zobaczymy teraz, zrobimy test. Jak płomienie dojdą do tamtej... do tamtego czegoś, to powinny to wybuchnąć, prawda? Rakieta, no to działa... To działa trochę jak rakieta, to prawda. Ja pierdziut. I to się faktycznie pali. Zobaczcie, to się rozwala. Tutaj już piętra... Piętra już nie ma. Płomienie dochodzą do tamtego czegoś. I zobaczymy, to, czy to jak będzie miało wysoką temperaturę, to wybuchnie, czy nie. Patrz, się tutaj rozwala, wiesz, wszystko po trochu. Dobra, musimy, mamy takie zadanie, żeby zmniejszyć... Okej, wybuchło chyba. Tak, wybuchło, no. Dobra, musimy zmniejszyć płomienie. Nie trzeba to jakoś ręcznie zburzyć. Jo, ale efekty z tej gaśnicy są świetne. Dobra, takie mieliśmy zadanie, żeby zrobić to w ten sposób. Teraz zróbmy wszystko ręcznie. Smacznego, jak jesz pizzę, to smacznego. Pyk. Okej, okay, i co dalej? Bo ten budynek jakimś cudem jeszcze stoi. Musimy tutaj przy kominie chyba trochę zburzyć. Dobra, czas wziąć się za poważne maszyny. Zobaczmy, co możemy zrobić przy pomocy tej maszyny. Czy uda się to zniszczyć? Cegły zwłaszcza. What? Ja pier... I patrz, nabraliśmy trochę. Dobra, 3 metry za wysoki jest jeszcze budynek. Ale jak to płynnie działa w ogóle? Dobra, 2,5 metra za wysoki jeszcze. Trochę ciemno jest tutaj tak w ogóle, no nie? Tak nie widać za dużo. Kurczę, ale udało się rozwalić te cegły, czyli zobaczcie, młotkiem próbowałem rozwalić i się nie dało. Ale już taką maszyną. W porządku. Dobra, musimy go doszczętnie zburzyć chyba. Drzewa też możemy burzyć. Okej. Okay. Możemy wrócić do pojazdu tak zwanego ucieczkowego, ale zanim to zrobimy, zobaczmy, co my tu jeszcze mamy ciekawego. No bo patrzcie, tutaj mieliśmy jeszcze dodatkowe rzeczy, prawda? Mieliśmy jeszcze... Okej, okay. I tego też możemy używać. Ja nie wiedziałem, że to tutaj jest. Tu mamy jakieś takie miasto. A, zobaczcie, teraz mamy ten obszar zablokowany.
zniszczenia się rozwaliło od jednego uderzenia. To chyba nie była zbyt dobra konstrukcja. No dobrze, no to wracamy sobie w takim razie do samochodu. Misja wykonana, moi drodzy. Ej, nie ma moich malowideł. Dlaczego? Patrzcie, wszystko poznikało. Aha, i się naprawiło chyba, nie? Więc tutaj mamy taki jakby tryb, że nam się wszystko resetuje. Szkoda trochę. A co to jest? Uuu, gościu, pana to. Mogę tym obracać? Aha, nie mogę obracać górą, tylko mogę. Czekaj, mogę wziąć te pojazdy? Chyba tak, bo to tego raczej jest. Bohacz! To się rozwala. Dobra, innym razem to ogarniemy. Teraz muszę zobaczyć jeszcze misję. Jezu, ale dziwne, co? Teraz ta gra była na promocji, można było sobie ją taniej kupić. Dobrze, zobaczmy teraz. Gas bill. Czy ja mam jakąś kasę? Nie mam kasy? Dobra, tu żeśmy sobie zrobili narzędzia. Bardzo fajna gra. Najbardziej mnie jara jak na razie gaszenie pożarów. Używanie gaśnicy jest bardzo przyjemne. Taki, wiesz, strumień czegoś. Tylko nie podoba mi się, że cały czas jest noc. Może możemy się przespać jakoś do dnia albo coś? Nie wiem. Patrzcie, jak to wygląda. To jest totalny kosmos. Ja pierniczę, mnie to rozwala. Ja mogę chodzić i gasić cały czas. Całe szczęście, że to się nam nie kończy. Ja! Dobra. Zamknięte. Okej, co my tu mamy? A tam zamknięte. Czy w garażu coś będzie? O, mamy mapkę! Patrzcie na to. Dobra. Z buta? Ja tu chyba nie mam buta nawet. Klikam jakieś przypadkowe przyciski, nic się nie dzieje. Dobra, do tego budynku musimy wjechać chyba samochodem. Zaraz zobaczymy. Tu jeszcze możemy gdzieś sobie wejść. Okej, dostałem jakiś hajsik. Tutaj to wygląda jak jakiś chyba browar. Wow, to wisi na tych drutach. Nieźle. No dobrze, to spróbujmy poprosić kogoś o zaproszenie do domu. What? Yeah, piernicze. Dobra, ja tak naprawdę mam tutaj zrobić śledztwo. Ja nie mam tutaj niszczyć, ale niszczenie to jest, wiesz, podstawa tutaj. Cyk. Ej, bo ja sobie na górę nie mogę teraz wejść. To chyba nie szkodzi, bo tam nic nie ma ciekawego. Tego. O ty kurcze, patrz, tego możemy używać też. Jak to się nazywa profesjonalnie? Żeby wejść tam na górę, bo tam chyba na górę mamy wejść. O, już chyba widzę. Już chyba widzę, w jaki sposób trzeba to ustawić, jakoś tu. Dobra, zabezpieczamy komputer. Da się to? Patrzcie, to zamknięte, nawet schodów nie ma. Czy ja ich nie rozwaliłem przypadkiem? Chyba nie. Chyba same się rozwaliły czy coś. Okej, można, wygląda na to, że można też zbierać różne przedmioty, które są kosztowne. I gaz.
Okej, przód samochodu tak w miarę nienaruszony. Możemy sobie wszystkie drzwi pootwierać. Robimy teraz śledztwo. Możemy sobie pootwierać to wszystko, nie? Tu mamy koparki. A! Quick save. Okej, dobra, nie wiedziałem, że tutaj można zapisywać. Czy wy widzicie to co ja? Dobra, musimy sprawdzić jedną rzecz. Czy da się na przykład rozpędzić i wyjść z samochodu tak, żeby jechał w coś? O shit. Ale to chyba nie był dobry pomysł, bo ja nie wiem, czy teraz wejdę tam na górę. Już coś tam nie tak, już nie chcę za szybko jeździć. Chyba mamy... Z przodu kapcia złapał, słuchajcie. Shit. Ej, w koparce odpadło to od kopania. Koparkowe coś odpadło od koparki. Ja pierniczę. Rakietą rozwalić? Zaraz to zrobimy. Ja muszę przeprowadzić tu śledztwo, wiesz? Muszę dyskretnie przeprowadzić śledztwo. O, monsterki. Tak, to była łycha, no. O, ty, my hajsy tak zbieramy. Może będziemy mogli coś za nie kupić. Coś tam widzę za ścianą. $15, okej. Otwieramy. Kserokopiarka. O! Jest nasz komputer. I są jakieś fanty. Trzeba to zbierać. Da się tu kucać? Da się. Kontrolem się kuca, okej. Trzeba uważać, żeby nie zginąć. Ciekawe, jak cię na przykład coś przykryje. Tak, dyskretnie musimy zobaczyć, co tutaj słychać. Bardzo dyskretnie sprawdzamy. A jak czegoś nie można otworzyć modkiem, to znaczy, że trzeba to otworzyć czymś innym. Więc bierzemy sobie samochód i jedziemy. Nie jest taka prosta sprawa. Czekaj. O, i wjechało, dobra. Otwieramy. O kurcze, jakie twarde. Tam musi być coś fajnego. Musimy się tam dostać. Otwieraj tą bramę. Jest. Otworzyliśmy jeszcze kawałek. I cyk! Zrobione. Dobra, podnosimy. Coś tutaj tak podejrzanie pusto. I kolejne drzwi i zobaczcie, zamknięte. Może to już koniec garażu? Nie, tu musi być jeszcze jedno pomieszczenie. Tu są jakieś kraty, tam jest jakiś chyba transformator. Musimy się tam dostać. To chyba nie jest garaż. Ciężko jest tam wejść do środka. Ale twarde to jest, zobaczcie. To wygląda, jakby było metalowe. Nie wiem, czy tam się dostaniemy. O kurde. Może górą jakoś. Trochę się to niszczy, to jest bardzo twarde. Do tyłu. Jest! Mamy przejście. Czy tam coś będzie? Jest coś. $80 tutaj było. Znaczy rzecz warta tyle. No dobra. I co ma auta? Jest jakieś ciężarowe. Do tych wszystkich aut możemy wejść. Dobra, którym otwieramy drzwi? Weźmy tego Passata. O kurcze, jakie twarde. Ty, tam coś wybuchowego chyba jest. Tam na pewno nie. Dobra,
zapiszmy grę. Coś to chyba wybuchowego jest. Wygląda jak elektrownia albo coś, no nie? Ale jeśli można wejść, to wchodzimy. Ty, to jest kibel. Rozwaliłem szafki. Myślę, że śledztwo gotowe. Mieliśmy tutaj zebrać dowody. I podejrzewam, że świetnie nam to wyszło. Przy okazji zobaczyliśmy wszystkie budynki w środku i na zewnątrz.